Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Kto o Państwa zdrowie nie zadba, jak ja, Państwa wirtualny kucharz. Dzisiaj przyszykowałem dla Państwa farsz z ciecierzycy, dobry na pasztet. Można sobie chlebek posmarować, naprawdę bardzo dużo białka, nie przejemy tego. Tu jest 400 gramów ciecierzycy ugotowane, zrobiony farsz. Możemy z tego zrobić także pierogi, krokiety albo kotlety. Naprawdę znakomite zdrowie i jedzenie. Zapraszam Państwa na film. Życzę udanego gotowania. Składniki na doskonały farsz do pierogów, krokietów, czy na pasztet, czy zupę ugotować. Jest to ciecierzyca, czyli krok włoski. Należy dzień wcześniej namoczyć. Nie używać do moczenia żadnej sody, bo będzie buba z naszym żołądkiem. Dzień wcześniej należy namoczyć po prostu. Tu mamy 400 g ciecierzycy, około 100 g oliwy, oleju do smażenia cebulki, 2-3 łyżki kaszy mannej, 2-3 łyżki dobrej bułki tartej, 3 średniej wielkości cebule, 1 malutka główka czosnku, kawałek selera, kawałek marchewki, troszkę można użyć naci od selera. Ja mam tu ususzoną, troszkę ziela angielskiego, pieprz czarny, pieprz biały, imbir, utarta gałka muszkatołowa, oczywiście sól do smaku. Ciecierzycę lekko solimy. Ja tu daję ususzone liście od naci selera. Przykrywamy i gotujemy do miękkości. Oczywiście doglądamy od czasu do czasu, żeby nam czasem się to nie przypadło. W międzyczasie, jak nam się nasz groch, nasza ciecierzyca gotuje, smażymy sobie cebulkę, czyli obieramy cebulkę, kroimy kostkę, jak nie wiemy jak, patrz link u góry filmu lub link w opisie. I na rozgrzane, tradycyjnie, jak zwykle tłuszcz, dajemy naszą cebulkę. Smażymy na złoty kolor. Szykujemy także sobie jarzynki, czyli ucieramy selera, marchewkę, pietruszkę, co tam mamy. I musimy poczekać, żeby nam się cebula usmażyła. Po około 10-15 minutach gotowania ciecierzyca jest już miękka. Można spróbować, taka fajna, chrupiąca jest. Nie zapominajmy dać tutaj troszkę ziela angielskiego, ewentualnie liścia laurowego. Odkrywamy naszą ciecierzycę i musimy troszkę poczekać, żeby odparowała. Żebyśmy mieli taki gęsty farsz, niewodnisty. Cebulka się już zezłociła. Dodajemy resztę warzyw, marchewkę, selę, pietruszkę, co tam mamy. Dodać taką pokrojoną porę. Tak to wszystko będziemy dzielić na jednolitą masę. Dodajemy warzywka, mieszamy z cebulką i dalej podsmażamy, dusimy. Po około 5 minutach podsmażone warzywka mamy już gotowe. Łączymy je naszą gotowaną ciecierzycą. I dalej trzymamy to na malutkim gazie, tak żeby nam się nie przypalało. Od czasu do czasu musimy przemieszać. Musimy to po prostu to całość odparować, żeby była dosyć gęsta masa. W międzyczasie, jak mówią mądrale, ciecierzyca się redukuje, czyli zmniejsza się ilość wody, czyli odparowujemy. Nastawiamy sobie patelenkę, dajemy ze 2 łyżeczki oliwy oleju i zmiażdżony nasz czosnek wrzucamy. Na jakąś minutkę musimy smażyć, żeby to zrobić na ten smak. Ja mam tutaj metelnę zieliwną, ona jest dosyć rozgrzana. Czyli po pół minucie nie należy już włączyć, bo to cieple, gruba patelnia nie trzymało ciepło. Czyli już wyłączam, czosnek mam gotowy jako przyprawa smakowa do naszej ciecierzycy. Ciecierzyca odparowała, czyli tu jeszcze została jakaś, ja wiem, może szklanka tej wody. Moczyłem ją w litrze wody. Dodaję na koniec tutaj jakieś 3 łyżki kaszy mannej błyskawicznej, zamieszam,
i wyłączam, i muszę od stu widzieć, żeby później przejść do innych czynności, w którym będzie mielenie. Troszkę ciecierzyca wystygła, została taka dosyć gęsta masa. Będę teraz ją mielił. Oczywiście będę mielił poza kamerą, żeby Państwu tu nie wytwarzać za dużo hałasu. Czyli maszyna złożona, włączamy i mielimy. Ja mielę cieczyżycę dwa razy, do drugiego mielenia dodaję czosnek. Będzie taki, bardziej taki farsz uniwersalny i na pasztet, i do krokietów, i do pierogów. I gotowy nasz farsz. Żeby go zawęsić, dodajemy troszkę bułki tartej i doprawiamy sobie do smaku solą, pieprzem czarnym, białym, troszkę utartej gałki muszkatołowej. Z tymi przyprawami to naprawdę musimy uważać. Troszkę imbiru też musimy uważać, żeby za dużo nie dać. I mieszamy do pożądanej gęstości. I możemy sobie albo zużyć wszystko na raz, robić z tego paczkę, krokieciki, kotleciki, co tam chcemy. Albo podzielić na każdy na części, załóżmy 4, każdą część sobie doprawić dla własnego smaku. I działać, i robić, i kombinować w kuchni. Dziękuję Państwu za uwagę. To jest mój gotowy farsz, całkowicie wegetariański. Naprawdę bardzo dużo białka w sobie zawiera. Na pewno lepszy jak mięso. Dziękuję i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.